Zapraszam Cię na kolejny egzamin na prawo jazdy w Słupsku. Tym razem zobaczymy egzamin kategorii B plus E. Natomiast jeżeli zdajesz kategorię B lub jakąkolwiek inną kategorię prawa jazdy, to i tak obejrzyj również ten materiał, dlatego że myślę, że wiele istotnych informacji również z niego uzyskasz. Postaram Ci się przekazać. Kategoria B plus E, a więc pojazd kategorii B plus, przyczepa inna niż lekka tak naprawdę. Na skrzyżowaniu w lewo jesteśmy, znaczy nie tyle na skrzyżowaniu, chociaż no w zasadzie mamy A7, choć tak naprawdę A7 ustawia się również poza skrzyżowaniami, ale to już czepiamy się nomenklatury, generalnie wyjeżdżamy w lewo, ustąpienie pierwszeństwa musiało nastąpić, ciąg pieszo-rowerowy i jezdnia. I na skrzyżowaniu w prawo wyjeżdżamy z podporządkowanej, tabliczka T6C. Uwaga na ciąg pieszo-rowerowy. Po prawej stronie dobrze czas spojrzeć w prawo, za prawą tylną szybę, czy jakiś rowerzysta nam tutaj z tych krzaków nie wyjeżdża, bo ta widoczność jest tutaj dość słaba. Jaka będzie różnica między egzaminem kategorii B i B plus E? Tak naprawdę nie będzie parkowania, bo to już zostało zrobione de facto na placu egzaminacyjnym. Wszystkie kategorie z przyczepą i wszystkie duże kategorie tą jazdę precyzyjną realizują na placu egzaminacyjnym. Nie będzie zawracania przy użyciu biegu wstecznego, tego nie zobaczymy, natomiast przejazd generalnie będzie taki sam i trasami w zasadzie takimi samymi. Trasa może być dokładnie taka sama jak dla innej kategorii. Być może będziemy przejeżdżać przez ewentualnie miejsce, gdzie będzie zakaz wjazdu ze stawu, zakaz wjazdu z przyczepą. Wtedy egzaminator jakby też sprawdzi, czy kandydat wie, że tam jest zakaz, widzi ten zakaz i go stosuje. No, sprawnie, kandydat wyjechał, jechały z prawej samochody, ale sobie poradził. I teraz my, dlatego że tutaj jest pas ruchu, że tak powiem, własny, możemy spokojnie wyjechać bez żadnego problemu. Czyli jakby pojazdy nadjeżdżające od prawej strony średnio nas interesują. Bardziej nas interesują te od lewej. I my na skrzyżowaniu, jak widać, w prawo. Po skręcie pamiętamy o pieszych, ponieważ sygnał jest ogólny, więc po skręcie piesi, rowerzyści, ciąg pieszo-rowerowy, gdyby był, tu jest tylko przejście, mogą mieć sygnał zielony lub czerwony. Tu mają akurat zielony. I kolejne skrzyżowanie przed nami. Dość długo zielone świeci, więc jest szansa, że się zmieni. Zatem musimy to wziąć pod uwagę, podjąć ostateczną decyzję o tym, czy pojedziemy, czy się zatrzymamy. Decyzja i jadę już. Teraz nawet gdyby się zapaliło żółte, to już bym pojechał. Taka odległość decyzji w lotnictwie mówi się o wysokości decyzji, czyli takiej wysokości przy zniżaniu, przy przygotowaniu do lądowania, w której pilot musi podjąć decyzję, czy siada, czy odlatuje na tak zwany drugi krąg, czyli jakby odlatuje nad lotnisko, drugie podejście zrobić. W spadochroniarstwie jest podobna sytuacja, taka wysokość decyzji, w której jest decyzja o tym, że czas najwyższy otworzyć spadochron. Jedziemy w lewo na skrzyżowaniu, więc nie wjeżdżamy tu na ten wewnętrzny pas ruchu. I ciąg pieszo-rowerowy. I też ta wysokość decyzji przy spadochronie musi być taka, żeby no, otworzyć spadochron nie za późno, jeszcze w sposób bezpieczny. I to samo w przypadku zielonego sygnalizatora. No, dojeżdżasz do skrzyżowania z sygnalizacją. W pewnym momencie już musisz podjąć decyzję, że nie będziesz się zatrzymywać, ponieważ zatrzymanie będzie się wiązało z nagłym, niebezpiecznym hamowaniem, a nie ma powodu, żeby w sposób niebezpieczny hamować, jeśli nie ma powodu takiego bezpośredniego, czyli wymagania dokonania hamowania awaryjnego. Co to było? Nie ma sensu tutaj wracać na siłę na te parę metrów. Bez sensu, to śladem węża. Nie. Gdyby coś sprzeciwka jechało, to rozumiem, że trzeba by ustąpić, ale tak, to sztuczne trochę to było, bez przesady. Gdyby ten odcinek między pojazdami był dłuższy, to okej, rozumiem, ale tak, bez sensu. Więc pamiętamy, że żółty sygnał oznacza zawsze,
to samo. Żółty sygnalizator zawsze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, ale żółty sygnał z kolei nie każdego kierującego dotyczy. Oznacza zawsze to samo, tak samo jak, załóżmy, zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Zawsze oznacza zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony, tylko nie dotyczy kierujących pojazdów lżejszych. Tak samo żółty sygnalizator zawsze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, ale nie dotyczy tych kierujących, którzy nie są w stanie zahamować, zatrzymać przed sygnalizatorem bez gwałtownego, bez niebezpiecznego hamowania. No i skrzyżowanie. Na co czekamy? Nie wiadomo. Na ustąpienie pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z podporządkowanej. Trudno powiedzieć, co chodzi. No jedź, jedź, jedź tym, jedź tym. I kolejne skrzyżowanie z Wyspą Centralną. Na nim pojedziemy w lewo. Czy zawrócimy w lewo chyba? No i pieszy ewidentnie będzie przechodził, więc ustąpienie pierwszeństwa. Ograniczenie do 40. Uwaga, zza autobusu. Czy nam ktoś nie będzie chciał przejść tutaj do szkoły na przykład, nie? Może się spieszyć z autobusem, przyjedzie i szybko wyskoczy zza autobusu. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Potencjalne zagrożenie. Na chwilę obecną nagrywam ten materiał. Jeszcze system egzaminowania części teoretycznej nie przewiduje, nie zawiera takiego komponentu oceny potencjalnych zagrożeń, takiego jak mamy w Wielkiej Brytanii, nazywa się to Hazard Perception Test, czyli taki test, w którym osoba zdająca musi wskazać potencjalne zagrożenia. Natomiast czynione są prace i być może, kiedy Ty oglądasz ten materiał, może już taki komponent części teoretycznej egzaminu jest, kiedy trzeba wskazać odpowiednio wcześnie różne niebezpieczne, potencjalnie, nierealnie, tylko potencjalnie niebezpieczne sytuacje. To ewidentnie taki autobus, to była taka sytuacja, zza autobusu ktoś może wyjść na przystanku. Czy też ta grupa przedszkolaków, dzieciaczków, które przed chwilą po prawej stronie mieliśmy, to również jest to taka sytuacja, którą na pewno trzeba będzie tam wskazać jako potencjalne zagrożenie. No i na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo prawdopodobnie lub zawrócimy, lub, bo nie wiemy, lewy kierunkowskaz nie mówi nam, w którą stronę pojedziemy, czy zawrócimy, czy w lewo. No ale zawracanie to też jest w lewo tak naprawdę. No i jeśli byśmy zawracali, to oczywiście na lewy pas, a jeżeli jedziemy tylko w lewo, to głęboko na prawy pas. I tak też kandydat zrobił ustąpienie pojazdom nadjeżdżającym od prawej strony, no bo tak naprawdę nadjeżdżają z przeciwka, nie, można powiedzieć. Jest to droga dwujezdniowa, a między jezdniami na pasie jest tylko ta Wyspa Centralna.